Róże są przepiękne. Uważam, że w ogóle ożywiły ten cały piękny park Branickich. Balet Krakowia Danca i kapella Antiqua Białostocienzis. Bardzo dziękujemy. Wielkie wrażenie zrobiły na nas te występy. Poczuliśmy się, jakbyśmy byli w prawdziwym salonie, takim właśnie na wolnym powietrzu. Tak się właśnie wtedy tańczyło. Proszę Państwa, jest ogromna przyjemność powitać wszystkich, którzy przyszli tutaj na barokowe ogrody sztuki. Czy czekają Państwo na ten niezwykły moment, żeby pojawił się tutaj jakiś wyjątkowy blask związany z różami? Proszę Państwa, to jest związane z epoką, bo epoka baroku przecież pełna jest przerysowania, czasami karykaturalnego, moglibyśmy powiedzieć. Ale myślę, że te róże, które za chwileczkę zaświecą się swoim wielkim blaskiem, bo są przecież ogromne. Zatem, proszę Państwa, magiczne róże niech nam rozbłysną. Prawda, że robi to niezwykłe wrażenie? Te róże, proszę Państwa, będą codziennie, wieczorem, po zmierzchu, właściwie o zachodzie słońca, aż do północy. I tak naprawdę wyobraźmy sobie, że jesteśmy właśnie w takim magicznym, barokowym miejscu. Może gdzieś unosi się duch Izabeli Branickiej, może Jana Klemensa Branickiego. Na pewno jesteśmy w takim miejscu, które jest pięknym domem dla nas wszystkich. Zapraszam na barokowe ogrody sztuki. Właśnie zakończył się koncert Magiczny Ogród w wykonaniu baletu Krakowia Danca. Natomiast teraz wspaniała iluminacja, róże królewskie. Zapraszam do oglądania. Bardzo dobry pomysł i naprawdę ciekawa ekspozycja. A te róże są takie z plastiku? Jak są podświetlone, to nie przeszkadza. No, trudno by było podświetlić prawdziwy, żywy kwiat, a poza tym to ma stać na 2 tygodnie do końca czerwca, więc żaden żywy kwiat by nie wytrzymał tego. A poza tym, tak jak tutaj pani Sokołowska podkreślała ze sceny, barok był epoką mocno przerysowaną i one doskonale tą atmosferę baroku prezentują. No, na pewno jest to coś ciekawego, coś innego, coś nowego, czego jeszcze u nas nie było tu w ogrodach przy Pałacu Branickich. Jest to intrygujące, interesujące, jest kolorowe, można zrobić fajne fotki, no jest ciekawe, takie jest pierwsze wrażenie. To się wpisuje jakby w charakter epoki baroku, która była właśnie przerysowana, trochę też może tandetna nawet, dużo ozdób, no w świetle wygląda to tak jak wygląda. Ale wieczorem robi klimat. Robi klimat. Na czarnym tle, czerwone róże.
Pięknie. Jest okej. Okay. Robi to wrażenie. Mam nadzieję, że one zostaną na dłużej, nie tylko na ten czas barokowych ogrodów sztuki, te 3 dni, że będą całe wakacje uświetniać. No przepiękny też ten taniec był, piękne kostiumy. Przenieśliśmy się jakby w czasie, w epoce. Także jestem już po raz kolejny na tych barokowych ogrodach. Tutaj zaprosiłam koleżankę z pracy i córkę, żeby przyszły, zobaczyły, bo jest naprawdę przepięknie i oby więcej takich imprez w Białymstoku. Co pani sądzi o tej instalacji? Jest przepiękna, mieni się kolorami, od czerwieni do różu, cały koncert był przepiękny. Jak widać, jest wielkie zainteresowanie, ponieważ bardzo wiele osób robi zdjęcia. Tłumy na razie nie nikną, więc chyba będzie pełne zainteresowanie. Myślę, że no nie dałoby się zrobić takich żywych róż, tak? Także to, że to jest plastik, no ale mi się bardzo osobiście podobają. Na pewno to jest takie coś niezwykłego u nas w Białymstoku. Taka jakby sztuka świetna wprowadzona do ogrodów. Naprawdę to jest fajny pomysł na jakieś urozmaicenie czasu w mieście, szczególnie nocą. Widzę, że miasto żyje nocą i to jest też fajne. Ale to przecież one muszą być zrobione z jakiegoś materiału, który przywodzi światło. Nie no, one są piękne. Uważam, że to jest piękna instalacja, bardzo mi się podoba. Wpisuje się super w klimat festiwalu. I oby jak najwięcej takich rzeczy działo się w Białymstoku.